Zdrowy senior to senior, który zna swoje możliwości fizyczne i wie, na jaki wysiłek może sobie pozwolić. Jak to sprawdzić? Jak zweryfikować swój PESEL? O tym przekonamy się, ćwicząc z panią Basią. Pamiętajmy, aby ćwiczenia te wykonywać koniecznie z asystą drugiej osoby. Ćwiczenie numer 1. Utrzymywanie równowagi. Pani Basia przyjmuje pierwszą pozycję. Stopy ułożone obok siebie. Utrzymanie przez 10 sekund. Pani Basia przyjmuje drugą pozycję. Wykrok z wybraną stopą do przodu, tak by bok pięty jednej stopy dotykał dużego palca drugiej stopy. Pani Basia przyjmuje trzecią pozycję. Stopa jest ustawiona za stopą tak, by pięta jednej stopy stała przed i dotykała palców drugiej stopy. Potwierdzeniem sprawności jest wykonanie testów A, B i C. Ćwiczenie numer 2. Wstawanie z krzesełka bez pomocy kończyn górnych. Pani Basia siada na krześle ze skrzyżowanymi rękoma, tak aby dłonie spoczywały na klatce piersiowej. I na komendę start, tak szybko jak potrafi, wstaje 5 razy z pozycji siedzącej do pionu. Ćwiczenie numer 3. Badanie szybkości chodu. Pani Basia staje przed linią wyznaczającą dystans i na komendę start idzie w kierunku drugiej linii. Fizjoterapeutka mierzy czas do chwili przekroczenia drugiej linii. Wykonanie tych kilku prostych ćwiczeń pozwala wyciągnąć poważne wnioski i ocenić stan swojej kondycji. Jeśli ćwiczenia sprawiają nam trudność, to znak, że powinniśmy skonsultować naszą formę z lekarzem. zdrowysenior.slaskie.pl. Wejdź i zobacz, co jeszcze możemy zrobić dla swojego zdrowia.